ale tak to mnie zdenerwowało, bo tak nie można, nie? No wejherowo, no tak nie wolno, jeśli obiecałeś dziecku lody, no trzeba je zabrać na lody. I mówię, tak nie wolno! On, czego? I mówię, to samo, jeśli obiecałeś dziecku lody, to trzeba je zabrać na lody. I on daje najgorszy argument, jaki można powiedzieć, bo mówi, jak będziesz miał kiedyś dzieci, to pogadamy. I to jest chujowy argument, bo to się nigdy nie spełni. Nie wiem, że za 10 lat będę miał wreszcie dziecko, wrócę na chatę, otworzę drzwi, a on się odsuje z tym dzieckiem na fotelu. No, teraz możemy pogadać. Chyba nigdy nie będzie. I stwierdziłem, będę kłamał. Mówię, wiesz co? Akurat mam dziecko. A on tak? Jakie? Ja mam, oj, jakie są teraz dzieci? Mówię, ludzkie. I odchodzi z tą dziewczynką i ta dziewczynka mu się wyrywa z ręki, podbiega do mnie, łapie mnie za koszulę, tak mnie ciągnie w dół i mówi, dziękuję, że pan się za mnie wstawił, to może pan mnie teraz zabierze na lody. No jakbyś nie szła do szkoły.